Dzień dobry. Wyglądam tak źle, jak źle się czuję. Przed chwilą spałam. Ja nie mogę po prostu spać w dzień, bo potem jestem nie do życia. Czerwona spuchnięta morda. To ja. Wiecie, jak się stęskniłam za tymi bluzami, takimi dużymi? To jest siodło jak coś? Naprawdę, stęskniłam się. A teraz jest zimno i mogę założyć. Nie wsiadam dzisiaj na Dori, ani Natalia. Ale to będzie, to odbędzie się jutro. A dzisiaj mamy minutkę. Tak, spadnie. 16:00. I dzisiaj po prostu z Dori ją trochę polążuję. Na lążu będziemy ćwiczyć szybkość reakcji na sygnał, bo troszeczkę jej się ostatnio, z mojej winy, bo rzadko z nią pracowałam, zanim zaczęłyśmy siadać, taka jest prawda, zaczęła trochę mniej reagować na bata i jakby jak już zareaguje, to z bardzo dużym opóźnieniem. I na przykład mam teraz z nią ten problem, że po prostu na lążu, jeżeli ląża jest dłuższa, to nie chcę zagalopować. Muszę mieć krótką lążę i z nią razem ganiać, więc muszę po prostu włączyć z nią tryb, poćwiczyć po prostu reakcję. Nie wiem, gadę, że chwilą stałam. I jeszcze jedna rzecz. Dla niewtajemniczonych, którzy nie wiedzą, co to jest, to jest pasta doustna dla koni, do odrobaczania. Ona mnie kosztowała 25 zł. Nie wyostrzy się? Nie mogę wyostrzyć na próbie. I owszem, Dori była już wcześniej odrobaczana, nie z tej strony, ale już zbliża się powoli termin, który muszę ją po prostu zaszczepić. I weterynarz mi powiedział, że najpierw trzeba powtórnie jakby odrobaczyć i dopiero potem jeszcze szczepić. I to jest na 700 kg konia. Dori ma mniej więcej tyle, ona może nie wyglądać. Owszem, ona ma mniej więcej tyle. Ja jej zawsze daję 600 kilo. Na 600 kilo. I wyrzucam. Wyrzucam to, co mi zostanie, bo nie mam większej ilości koni. I mimo, że Dori... Psiu! Mimo, że Dori nie ma problemu z jedzeniem tej pasty, bo ją zjada od razu całą, to zawsze mam w ręku pasa. Ta pasta jest tak okropna i gorzka, że po prostu nawet jak zjada całą, to i tak mi szkoda i daje jej. Ja się zastanawiam, jak to wygląda, to taka biała pasta. Ludziom nie polecam tego lizać. To jest strasznie gorzkie. Spokojnie, nie lizałam, ja wiem, że to jest gorzkie. Idziemy dać. Chodź, kabanos, chodź. Chodź, cicia. Cicia. Chodź, kabanosku. Chodź. Tylko chwilę ciepło. Zniesz tłumaczy. Popatrz, co mam dla ciebie. Widzisz? Chcesz pomniedziać? Tak? Wiesz, że tego nie możesz zjeść. Taplaj to. Masz to coś na przegryzenie. No, miało, gryź. Gryź! Zaraz wyplujesz mi całą markawkę, tak? I tak się odrapacza Dori. Nie wypluj marchewki. Szanuj marchewkę. No wiesz co? Marchewka jest droga. 3 zł za kilo. 3 zł za kilo. Cinaj to! Tam ci spadło. Nie dam ci opakowania. Czekaj to. Hop. Ej. Wygląda ta pasta, jakbyś myła zęby i nie spłukała dokładnie pasty. Idź na jeść, tak? O, tak. No, możesz mnie pocałować w jeżdżę. Przecież
taka chętna do roboty, zobaczysz. Kiziu, kiziu. Kiziu, kiziu. I po problemie. Jak widzicie, Dory nie ma problemu z zjadaniem pasty, a wiem, że ona jest paskudna, okropna i nie każdy koń chce ją jeść. Ulotka nie chce jej jeść. Fajnie, że dopiero teraz będę czytać ulotkę. I dlaczego najpierw odrobaczyć, a potem dopiero szczepić? Po prostu jeżeli Dory miałaby robaki, żeby się okazało, że poprzednie odrobaczanie jakby nie wystarczało i nadal miałaby robaki, to te szczepienie mogłoby jej nawet zaszkodzić. Dlatego zawsze najpierw odrobaczamy. I ja Dory szczepię raz w roku, właśnie w okresie mniej więcej wakacyjnym, bo tak była zawsze szczepiona, no i wszystko jest okej. I teoretycznie, jeżeli konie jakby się nie poruszają w obszarze, jakby po prostu się nie poruszają, jeżeli nie mają styczności z innymi obcymi końmi często, to po prostu mogą być szczepione raz w roku, ponieważ nie mają jak, one nie mają jak przenosić ewentualnych chorób, ani nie mają styczności z tymi ewentualnymi chorobami. Jedyne co, to ja mogę do niej przejść jakieś choroby, a ja jeżdżę tylko do ojcowizny, także no i od czasu do czasu do poczornina. Także tak, poczytam sobie. No i dobra, zapoznałam się. W ogóle to nie jest moje pierwsze odrobaczanie, a pierwszy raz czytam ulotkę. I w sumie ją sobie zatrzymam, bo są fajne informacje. Fajne informacje, jakie dokładnie robaki usuwa. Nawet po łacinie są wypisane. Także fajne. Zamówiłam sobie dzisiaj trzy książki z Hayloftu. O Jezu, moja biblioteczka rośnie z każdym dniem. Dobra, kończymy gadanie. Ojejku, a linki do książek wam zostawię. Chyba, że przyjdą wcześniej, chyba, że przyjdą jutro, to wam pokażę jutro. A jak przyjdą przed sobotą, to wam pokażę jeszcze przed wydaniem tego vloga. Znaczy, zobaczycie je we vlogu. A i tak dostaniecie linki w opisie do tego, więc... Ja jeszcze psychicznie śpię. Serio, umysłowo też. Zobaczymy się, jak będę lążować dalej na rozjątku. Totalny debil. Jednak się dzisiaj nie polążujemy, bo jadę do rodzinki. Dorcia! Do moich ulubionych dzieci w rodzinie. Czyli do moich... do córek mojej siostry ciotecznej. To są moje ulubione dzieci w rodzinie. Bo ja ogólnie nie lubię dzieci. Nie przepadam za dziećmi. I dzisiaj po prostu Dorci nie plążuje, ale co się odwlecze, to nie uciecze, czy jakoś tak. Chodź, popapusiasz trochę. O Boże, człowiek się odzywa. Nie mów do mnie teraz. W ogóle tu ma śliwki. Takie fioletowe. Nie wiem, czy widzicie. Śliweczki. Podobno konie lubią śliwki. Dori nie lubi. Chodź. Dzisiaj wcześniej do Domciu. Mi się chce spać. Cześć, koń. Kto ma taką miziastą tutaj? Myłaś już zęby? Ale ty brudna jesteś. Chodź. Chodź. Może ci dam nawet teraz papu. Cześć, psiutek. Cześć. Już się obudziłam. Cześć, Dorcia. Miziu, miziu. Ona lubi, jak się ją pokonasz. Ja zaraz zdejmę ten kaptur. Nawet mogę zaraz teraz to zrobić. Jep. I dalej wyglądam źle. Pokaż warkocza. Jest. I od razu lepiej. No. No właśnie. Aha, pułapka, nie masz łopa z żarciem. Ale dupa. Ładna dupcia. Patrzcie, jakie ładne kwiatki. Mama mi kupiła i rosną lepiej niż jej, a ja jej nie, a ja ich praktycznie nie podlewam. No też mam kwiatki. Pyszne. Zrobisz uśmiech, to dam ci papu. Mam marchewkę?
Ну дядя конь. Папу. Опа. А что? Ale tu ciemność. Na kamerze jest strasznie ciemno. Ogólnie jest tu jasno. Dawaj, kantar. No, daj. Drugie ucho też musisz mi oddać. Opa. Ciap. Tat. Jeden balot siana, dwa baloty siana, a tam słomo. A tam konik. Spędzi mnie nosek. Dzień dobry, mamy środę. Nie mam do domu jaki dzień. 17 lipca, jest godzina, zapomniałam. 7.23 i... Teoretycznie wczoraj umawiałam się z Natalią na 7.30, że przyjedzie i pomoże mi pojeździć Dori. Wiecie, to jeszcze nie jest czas, żebym ja jeździła na Dori sama. Jeszcze nie. Ale Natalia ani nie odpisuje, ani nie odbiera, czyli po prostu jeszcze śpi, bo ona tak ma. Więc już dałam Dori śniadanie, żeby Dori nie musiała nie wiadomo ile czekać, bo ja, bo wiecie, jak to powiedzieć, rutyna w żywieniu koni jest bardzo ważna, w sensie taka czasowa, jak coś to przywrócam mózgi do tego pojemnika, bo mi trochę brakło już. I troszeczkę musimy podsumować ostatni vlog, bo jest w sumie to podsumowywać, bo ja jeździłam na Dori. Ale spokojnie, postaram się zrobić to w miarę szybko. Muminek z czerwoną opaską. Pisałam wam na Instagramie, że strasznie źle się czuję z tym, jak jechałam na Dori. Ja jestem strasznie, strasznie mocno wymagająca w stosunku do siebie. Wiele osób mi pisało, że bardzo dobrze jeżdżę, że zazdroszczą mi dosiadu i tak dalej, i tak dalej. To jest naprawdę bardzo miłe, jednak jakby dalej wiem swoje, co nie? I największymi problemami właśnie w całej tej jeździe na Dori było to, po pierwsze, że miałam strasznie wystający tyłek. Ja mam problem, że mam strasznie spięte lędźwie, to jest podobno bardzo kobiecy problem i bardzo powszechny problem u kobiet jeżdżących konno, że mają po prostu bardzo spięte lędźwie, przez co ta dupa im zaczyna wystawać. I ja bardzo walczę z tym, żeby tą tyłek wciągnąć. Także no, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to po prostu, że anglezowałam na złą nogę. U koni młodych bardzo ważne jest to, żeby anglezować na nogę dobrą. Ja to doskonale wiem. Jednak kolejny mój problem, którego nie da mi się, raczej nie da rady u mnie rozwiązać, to to, że ja totalnie nie czuję, czy anglezuję na dobrą, czy na złą nogę. Ja muszę się spojrzeć na nogę, na którą anglezuję, czyli muszę po prostu spojrzeć się na łopatki konia, tak? A żebym ja się spojrzała na łopatki konia, to muszę być spokojna, to muszę po prostu o tym pamiętać. Ja jak weszłam na Dori, byłam po prostu totalnie zestresowana. I nie to, że ja się jej boję, bo ja się jej nie boję. Ja doskonale wiem, że ona jest spokojna, że ona jest grzeczna. Tym bardziej przy mnie, tym bardziej dla mnie jest naprawdę bardzo grzeczna. Więc no, po prostu ja się bałam, że mnie, no, że nie tyle, że zrobi jej krzywdę, co nie będzie, bałam się po prostu tyle tego, że nie będziemy mogły się zgrać. No i nie mogłyśmy się zgrać, ale właśnie przez to, że zaglezowałam na złą nogę, wiecie, jeżeli anglezuje się na złą nogę, to koniu jest po prostu ciężej złapać równowagę, rytm i tak dalej, tym bardziej młodem. Także tak, to tyle, ile chodzi o podsumowanie ostatniego vloga. Więc no. A i dzisiaj mam też jazdę w ojcowiźnie, z czego się bardzo, bardzo, bardzo cieszę. Mam nawet w końcu marchewki. Ja byłam ostatnio 3 razy w ojcowiźnie i nie widziałam żadnych marchewek, ani jabłek, ani smaczków, bo po prostu nie miałam, bo wszystko jest cholernie drogie aktualnie, i jabłka, i marchewki. Więc nawet Dori nie kupowałam. Więc no i już pełne pudełko musli. Jak coś to przekładam z dużego wora do tego małego, po prostu jest mi wygodniej, totalnie wygodniej wybierać z tego, a tu nie muszę tego otwierać, otwieram raz na jakiś czas, do tego mi muszę przysypać i tu nie dostaje się żadna wilgoć, znaczy nie, na pewno nie żadna, jaka się dostaje, ale nie w takim, nie w takiej ilości, jakbym rozpakowywała, otwierała to codziennie, więc oho! Czekamy na Natalię, teraz spróbuję do niej ponownie zadzwonić, bo mówiła mi, że nie, Milka, nie będę miała problemu z dostaniem. To gdzie ty jesteś? Jest za 10:08, Natalii jak nie było, tak nie ma. I dalej nie odbiera, więc
Wypuściłam już Dory na padok, bo nie lubię jak stoi, a nie musi stać. Natalia, kocham cię. Całym sercem, mimo że znamy się 15 lat, to jeszcze się nie przyzwyczaiłam do ciebie i twojego trybu snu. Powiedz coś mądrego. Dokładnie. A Dori, co będziesz? Dori, powiedz coś mądrego. Ale dobry stołek, ja pierdziuszam. Ale wiesz. Co? Nie. O Boże, tam był pierz. Daj jej się tak powyciągać. Jeszcze to wędzidło. I te sprawy. Wiesz, żeby to wędzidło. Schodzimy. Żeby to wędzidło działało, coś tam było. Ale żeby to jeszcze nie było jakoś nie wiadomo jak mocne. Ej, może już nie będzie padać jak słońce wychodzi. Może będzie tęcza. Dalej zimno. Nagle się zrobiło zimno i deszczowo. Prawda, Natalia? Zaczęło padać. Ale stępik był bardzo fajny, nie nagrałam dużo. Ale jaki był stępik. Super, spoko było. Zaczęło być energia wykrzesać się z tego konia. No tak. Ale już widać, że reaguje tak, co nie? Jak tam jakieś łydeczki, coś tam, jakieś... Półkratki. Coś jeszcze ma przyćmienie, ale jest okej. Okay. No. Na póki świt nas nie rozłączy, prowadź mnie. Okej, okay, ja jadę na jazdę. Potem jak wrócę, to wam dam podsumowanie jazdy. Może ktoś coś nagra, jak to troszeczkę wygląda. Oraz podsumowanie takiej dorytkowej jazdy i czemu tak mało nagrywałam. A ja oczywiście bluza, krzak, wyrczesy, alter ego i skietki. Alter ego, a buty. Pastuello. Jedziemy. Okej, moi drodzy, widać mnie? Widać mnie. Ja już po jeździe, przed chwilą wróciłam z ojcowizny. I nie wiem, od czego pierwszego wam zacząć. Chyba zaczniemy po prostu od tego po kolei, co się działo dzisiaj, czyli od Dori. Jak coś, to będę rozpakowywać i czytać sobie takie próbki, które dostałam. I dostałam je od Sandry, one są z Hayloftu, ponieważ... Bardzo serdecznie dziękuję ci, Sandruś, ponieważ Sandra nie ma własnego konia, nie ma kto mu dać. I dała mi dla Dori. Więc bardzo serdecznie dziękuję, Sandruś. Dori też bardzo dziękuję. I zaczynając od Dori. Dlaczego skończyliśmy tylko na wstępie? I nie jestem pewna, czy nagrywałam wstęp na drugą stronę, ale jeżeli nie nagrałam, to przepraszam, ale na pewno był. Może musicie mi uwierzyć. Nie było pulsa, ponieważ po pierwsze zaczęło być strasznie padać, zaczęło być strasznie zimno, bo wiem, że jestem pokazana, jak ja zdejmuję bluzę, bo mi się zrobiło gorąco. Natalia też wtedy zdjęła bluzę, bo jej się zrobiło gorąco. Po prostu się zrobiło parno i za chwilę zaczęło padać i zrobiło się to tak totalnie zimno, że stwierdziłyśmy, że skończymy na stępie, ponieważ jeżeli my będziemy czuły dyskomfort, to po prostu będziemy się czuły źle, będziemy bardziej reagować negatywnie, jeżeli Dori coś zrobi i po prostu wiecie, no nie ma sensu po prostu tego po prostu dalej ciągnąć. A z racji, że Dori naprawdę ładnie chodziła, bo chodziła stępem, ale aktywnie, bardziej energicznie. Ten stęp był trochę bardziej jakby chciała niż nie mogła, bo ona zazwyczaj idzie jakby chciała, a nie mogła. A teraz to bardziej było takie chcę, naprawdę chcę i trochę bardziej mogę iść. Więc w sumie i tak dużo już fajny, bardzo duży krok naprzód jak dla niej. Jestem naprawdę z tego zadowolona. I tak naprawdę to tyle, jeżeli chodzi o Dori. Jeżeli chodzi o stajnię, o jazdę w ojcowiźnie, byłam za Melką i z Sandrą i znowu dostałam bawędę. Bawanda to naprawdę, o Jezu, jest troszeczkę wymagający, ale uważam, że jest wymagająca po prostu dlatego, że to ja na niej jeżdżę.
także tak. Bawenda, żeby wam tak troszeczkę nakreślić, o co mi chodzi. Bawenda jest naprawdę świetnym koniem, tylko jest bardzo koniem do przodu. Oczywiście ja wolę bardzo, o wiele bardziej wolę konie do przodu niż do pchania, ale ona jest naprawdę bardzo, bardzo do przodu. I jak to powiedziała Ewa, czyli trenerka, jej właścicielka, że Bawenda po prostu myśli nogami, nie myśli mózgiem, nie używa mózgu i po prostu trzeba ją czasami naprawdę bardzo mocno zwolnić, żeby ona pomyślała nad czymś i tak dalej. Co również i dla mnie jest bardzo dobrym ćwiczeniem, dla Bawendy, jak i dla mnie, ponieważ ja muszę bardziej kontrolować swój dosiad, tempo swojego dosiadu i tak dalej, ponieważ Bawenda jest też dość delikatna na pysku. Także no, po prostu bardzo, bardzo muszę działać dobrze dosiadem, delikatnie dosiadem. Bawenda jest czuła na łydkę, czuła na dosiad, na szybkość dosiadu, to nie jest tak, że ona jest totalnym mułem. Nie, ona jest naprawdę bardzo fajna i bardzo mi się to podoba. Także tak, stęp i kłus bardzo, bardzo działałyśmy nad tempem, nad rozciągnięciem. Ja też starałam się jak najbardziej ją wyczuć, ponieważ to była moja druga jazda na niej i o wiele lepiej się z nią czułam niż za pierwszym razem. Galop był bardzo na zasadzie tego, żeby ona mogła się wyciągnąć, rozciągnąć, żeby dać jej luźną wodzę. I tak naprawdę na tym skończyłyśmy galop. Mi to nie przeszkadza, bo ja też czasami potrzebowałam takiej... czasami potrzebuję również takiej totalnej dzidy, żeby zrobić. Bawenda nie zrobiła dzidy, ale to był dość szybki galop, taki fajny, także ja się cieszyłam i ona się cieszyła, tym bardziej, że ja jej nie hamowałam, tylko pod sam koniec już ją tak nie hamowałam, po prostu, bo musiałam przejść ze stępa do kłusa. Jestem też zadowolona, bo czułam się dobrze i w półsiadzie, i w pełnym siadzie na nią. Na niej, chociaż dalej mam problem, że moja łydka ucieka do przodu. I właśnie Ewa mi zaproponowała, że zrobimy ze skrajności w skrajność, bo ja jeżdżę na dość długich strzemionach, mam dość długie nogi, więc po prostu na następnej jeździe jest plan taki, żeby na stępa, kłusa i jak będę się dobrze czuła w tych strzemionach, to również i na galop po prostu skrócimy o mniej więcej 2-3 dziurki strzemiona. Ja wiem, że nie będę się w nich dobrze czuła, ale wiem, że u mnie skrajności bardzo dobrze działają, także może być ciekawie. Będzie to na pewno wyglądało jak paraolimpiada, ale może być ciekawie. Jestem naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Też podpytałam trochę Ewę na temat kursu, jaki ma być. Ma być w listopadzie, ma być kurs, nie powiem z kim, bo nie pamiętam jak się nazywają, ale to jest pan Niemiec, który jeździ jakby taką totalną klasyką. Mi się klasyczna szkoła jazdy podoba i będzie on właśnie w listopadzie i mam nadzieję, że do listopada uda mi się w miarę ogarnąć tego pasożyta, żeby pojechać razem z nią na ten kurs. No i muszę też zbierać pieniądze. Jeżeli chcecie mnie wspomóc, to pamiętajcie o tym, żeby oglądać reklamy. Także tak, to tyle tak naprawdę w dzisiejszym vlogu. Ja sobie popatrzę, co tu Sandra mi dała. Bardzo dziękuję serdecznie wam za oglądanie. Przepraszam, ale nie miałam po prostu kto woli co widzieć, nagrać. Znowu moja rodzina stwierdziła, że nie jedzie, więc no. Moja rodzina jest nieprzytomna. Bardzo serdecznie wam dziękuję za oglądanie. Zapraszam do łapkowania, komentowania. Wiem, że lubicie vlogi. I wpadajcie na nasz Instagram, jokka.official. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie i psiutek! Pokaż się, jaki jesteś ładny psiutek! A i na Instagramie właśnie pokazuję wam, ile jestem na przykład na jeździe!